Kołodziejczak, prezes Agrouni, rolnik oczywiście, a jestem dlatego, bo tematyka, która jest prezentowana na tego typu konferencjach, spotkaniach, jest mi bardzo bliska. Żywność, rolnictwo to są tematy dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Ja prywatnie bardzo często mówię o suwerenności żywnościowej u nas w Polsce, o budowaniu niezależności żywnościowej w naszym kraju. I to jest właśnie dla mnie budowanie niezależności, budowanie produkcji dobrej, zdrowej żywności, którą my możemy dla Polaków produkować, sprzedawać i tym wypełniać tą misję, która jest na przykład dla mnie bardzo istotna. Suwerenność żywnościowa, czyli także omijanie korporacji, jeżeli chodzi o handel żywnością. Bo nie może być suwerenność żywnościowa oparta o wielkie podmioty, które dzisiaj rządzą światem, rządzą Polską, Europą, więc nie możemy opierać się na tych utartych schematach. Jeżeli suwerenność żywnościową będziemy opierali o te wielkie maszyny, które idą jak walec przez całą Europę obecnie i nie tylko Europę, ale przez wszystkie kontynenty, to po prostu budujemy domek z piasku i rysujemy palcem na wodzie coś, co może zostać zmiecione. Więc produkcja żywności, ale także budowanie dystrybucji żywności. Bardzo często mówi się krótkie łańcuchy dostaw, a ja mówię po prostu budowanie niezależnej dystrybucji, bardzo często alternatywnej do tej dzisiaj bardzo mocno rozbudowanej supermarketowej dystrybucji, co uważam za wielki błąd. Budowanie na bazie relacji i utożsamiania się z tym. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto kupuje produkt, który ja tworzę, żeby ten człowiek się też z tym utożsamiał. Z moją pracą, z moim wysiłkiem, z tym, że ja chcę zrobić coś dobrego, przekazać to, oczywiście móc na tym zarobić, na buty, obuwie, samochód, dom, żeby ktoś też nie mówił, a ja pójdę do Biedry, bo tam 20 groszy będzie to taniej. Nie, nie może być takiego podejścia, więc budowanie tych dostaw żywności to po pierwsze bardzo ciężka praca, po drugie walka z korporacją, która jest dziś w stanie uruchomić wszystko, by wyłączyć innych z możliwości tworzenia właśnie dystrybucji żywności. Dlaczego tak często też podkręcam, że żywności, bo też taki temat dzisiejszego spotkania, żywność, bo jest takie też powiedzenie, żywność będzie kiedyś walutą. Jesteśmy bardzo blisko tego momentu. Dziś kto ma w Warszawie dystrybucję żywności, ten ma pod sobą rolników, pośredników, handlowców. Nie masz dojścia do klientów, po prostu jesteś w tym całym łańcuchu nikim, tylko po prostu małą taką myszką, mróweczką od kogoś zależną. Więc po pierwsze praca, po drugie innowacyjne podejście, pomysł, budowanie też utożsamiania się z tymi, którzy tam żywność produkują, ale także wielkie wyzwanie, bo dziś ja o tym mówię, ale to jest bardzo, bardzo trudne do zrealizowania w tym zamkniętym świecie, który jest ustawiony właśnie pod ciężką pracę, brak czasu, brak relaksu, kiedy człowiek wychodzi o 8 rano do pracy, wraca, nie wiem, po południu albo często wieczorem z korporacji. Masz nie mieć czasu na nic, masz nie mieć ochoty na nic, masz mieć zatłoczone miasto, żeby tylko stanąć na parkingu pod Lidlem, bo jest ładnie, jasno, piękne światła, zrobić tam zakupy, wrócić, włączyć serial. I tutaj musimy wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, by stworzyć wspólnie rolnicy, konsumenci, organizacje konsumenckie, rolnicze, by się tym zająć i ominąć. Więc budowanie tych dostaw, to co było w pytaniu, to jest przede wszystkim dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Już prawie od 2 lat buduję organizację, ruch społeczny. Ja mówię rolniczych aktywistów, społecznych aktywistów, którzy chcą się w to wszystko angażować i przez pewien okres poznawanie środowiska, poznawanie tych różnic, różnych osób, które włączają się w to całe działanie, bo poznanie jest w tym elemencie bardzo istotne. Ludzie w mieście, ludzie, którzy nigdy nie byli związani z rolnictwem, z wsią, całkiem inaczej poczytują produkcję żywności, handel, dystrybucję, patrzą na rolników tylko i wyłącznie poprzez pryzmat dopłat, tego, że się sieje, samorośnie, tutaj deszcz popada, słońce zaświeci, czyli mają z niczego i to także budujemy to wszystko też poprzez łamanie stereotypów, które funkcjonują dzisiaj na świecie. Dla mnie też takim niefajnym stereotypem jest to, że ludzie w mieście chcą mieć tanio, dużo. Ja w to nie wierzę. Po prostu jest zbudowana tak wielka nieświadomość wśród tych osób przez właśnie korporacje. Ja tylko odpowiem, że
te nasze akcje społeczne, rolnicze i konsumenckie były przyczyną tego, że Biedronka zbudowała reklamę swoją opartą o świeżoznawców. To właśnie nasza inicjatywa mojego ruchu do tego się przyczyniła, że dzisiaj na billboardach w miastach są prezentowani świeżoznawcy, bo uderzyliśmy w to, że żywność w Biedronce jest anonimowa, jest źle oznaczona, tak naprawdę nie wiadomo skąd pochodzi, więc może także w jakiś sposób podrabiana, nie wiem. I oni w ten sposób musieli uderzyć bardzo szybko, że mają ludzi, którzy są za to odpowiedzialni i to nie jest Biedronka, tak jak powinniśmy to widzieć, czyli wielkie korpo, tylko konkretni ludzie. A wystarczy iść do pierwszej lepszej Biedronki, porozmawiać z człowiekiem, który obsługuje stoisko warzywno-owocowe. Ja na przykład tydzień temu tutaj w Warszawie na Białołęce rozmawiałem z taką osobą i co ona mówi? Proszę pana, ja nie mam czasu nawet zamienić dwóch słów, bo ja mam stoisko warzywno-owocowe, mam jeszcze kasę do obsłużenia, bo muszę też ileś tam minut na godzinę na niej siedzieć i stoisko z pieczywem. Jak taka osoba może dobrze to wszystko porozkładać, zwrócić uwagę do oznaczeń, które powinny być, bo ja jako producent chcę, żebyście wy jako konsumenci wiedzieli, czy produkt pochodzi z Polski, czy z zagranicy. Dla mnie to jest pierwszy element. Nieważne też, czy on jest ekologiczny, czy konwencjonalny, bo trzeba też rozumieć, że konwencjonalna żywność w Polsce jest obarczona licznymi przepisami, których my nie możemy oszukać, bo nasza żywność też będzie poddana badaniom i ona też musi być zdrowa. A na przykład ja bym chciał, żeby były oznaczone ogórki, jeżeli są z Ukrainy, ukraińską flagą, żeby oni widzieli, że to jest całkiem inny standard. Tam jest wolna Ameryka, tam jest kupowanie świadectw żywności i można do Polski przywieźć wszystko, wszystko co się chce. Powiem też jeszcze w tym aspekcie o tym, że tydzień temu podobny wywiad, jak teraz dawałem do ukraińskiego medium społecznościowego, gdzie ojciec dziennikarki jest pracownikiem takiej korporacji ukraińskiej, mającej tysiące hektarów i on mówi, u mnie na Ukrainie to się cieszymy, ta córka mówiła, mój ojciec się cieszy z tego, że u nich jest dopuszczony glifosat, jest dopuszczone GMO, jest dopuszczona wolna Ameryka i oni mogą sprzedawać te GMO, produkty GMO do Polski, które są traktowane glifosatem, ale tam nie ma problemu, żeby w trakcie tego długiego łańcuchu dostaw z zagranicy po prostu podmienić dokumenty, mają dokumenty, jak się okazuje z dokumentów ministerstwa, jeżeli produkt żywnościowy ma dokumenty, świadectwa badań, to my go w Polsce nie badamy, tylko warunkujemy obecność tego jedzenia czy paszy dla zwierząt właśnie na podstawie tych danych dokumentów z zagranicy. Dramat, to państwo nie działa u nas, dlatego my i nasza aktywność jest tak mocna, musi być tak mocna, by po pierwsze też zwrócić uwagę na nie tylko na zero waste, ale musimy zwrócić także na ślad węglowy, zwrócić uwagę na to, ziemniaki z Polski czy z Francji. No pierwsza myśl, nie ma różnicy, ale te z Francji muszą pokonać ponad 1000 kilometrów, żeby do Polski przyjechać, gdzie każde 20 ton to jest określona ilość spalin, problemów, ubytki, bo po takim przywozie też trzeba daną część wyrzucić, bo nie przetrwała transportu. Tak samo z mięsem, bo oczywiście bardzo dużo aspektów ważne, ale musimy zastanowić się, co jest najważniejsze. Nie ma ewolucji bez rewolucyjnych rozwiązań. Ja jestem tego zdania, bo my bardzo powoli ewoluujemy, ale spójrzcie, jak ta ewolucja jest spowodowana właśnie takimi małymi, rewolucyjnymi uderzeniami bardzo często. Nasze działanie w kilku marketach Agrouni, gdzie podmieniliśmy żywność zagranicznej na polską, czyli można powiedzieć taka rewolucja mała w sklepie, ale dopiero to budzi gdzieś tam w tych wielkich politykach, którzy mają władzę nad nami, myśl o tym, że trzeba ewoluować i zmieniać. Czyli nie będzie rewolucji, jeżeli nie będzie pionierów rewolucyjnych, jeżeli nie będziemy mieli liderów, którzy będą na tą rewolucję gotowi, a tak naprawdę planując rewolucję, wyjdzie nam bardzo delikatna ewolucja. Tak jest stworzone obecnie społeczeństwo.